Hejka, witam Was w nowym odcinku Rysunkowych Historii. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku z tej serii nie wymyślałam nowej historii, a stworzyłam dalszy ciąg opowieści o Arielce i Szreku. Zastanawiałam się dzisiaj, czy zrobić może drugą część jakiejś innej historii, czy wymyślić nową. Po tytule już wiecie, że postanowiłam stworzyć nową, jednak robienie dalszych ciągów również mi się spodobało, dlatego w komentarzu możecie napisać, która rysunkowa historia jest Waszą ulubioną i której chcielibyście zobaczyć kolejną część. Link do całej serii zostawiam Wam w opisie. To tyle wstępu, teraz czas na dzisiejszą opowieść. Zastanawiałam się, jakich postaci jeszcze nie było w rysunkowych historiach, i pomyślałam, że fajnie byłoby wymyślić coś z Olafem, bałwankiem z Krainy Lodu. Chwilę myślałam, z kim go zmiksować i wpadłam na pomysł, że Alicja z Alicji w Krainie Czarów to bardzo ciekawa postać do takiej opowieści. Zatem zaczynajmy! Alicja, podążając za Białym Królikiem, dotarła do miejsca z wieloma drzwiczkami. Były tam też fiolki z napisami "Wypij mnie" oraz ciastko z napisem "Zjedz mnie". Alicja postanowiła zaryzykować i wypić płyn znajdujący się w jednej z fiolek. Okazało się, że dzięki temu zmniejszyła się do rozmiaru myszy, dlatego mogła bez problemu przejść przez jedne z drzwiczek. Dziewczyna uznała, że weźmie ze sobą resztę fiolek i ciastka, bo przecież mogą się jej na coś przydać. Po przejściu przez drzwiczki zauważyła piękny świat. Z jednej strony wydawał się być jak z bajki, a z drugiej strony był całkiem normalny. Była chyba w środku miasta, które tętniło życiem. Ludzie robili zakupy, dzieci tańczyły, a ptaki głośno śpiewały. Była piękna wiosna. Najdziwniejsze tylko było to, że wszystko było takie duże, niewyobrażalnie duże. Wtem Alicja przypomniała sobie, że przecież jest rozmiarów myszy i to nie świat jest duży, a ona jest malutka. Dziewczyna postanowiła zaryzykować i zjeść jedno z magicznych ciastek. Trochę się bała konsekwencji, bo nie chciała przemienić się w jakiegoś stwora. W końcu skąd mogła wiedzieć, jak zadziała to ciastko? Jednak ku jej zaskoczeniu pozytywnie zdziwiła się efektem. W końcu była rozmiarów normalnego człowieka i mogła bez obaw o swoje życie pójść pozwiedzać miasto i dowiedzieć się, gdzie tak właściwie się znajduje. Zaczepiła miłą staruszkę, która ze spokojem w głosie odpowiedziała, że miasto to nazywa się Arendelle i jest to królestwo, w którym panuje królowa Elza. Alicja ucieszyła się, że wylądowała w miejscu, gdzie jest tak piękny zamek. Chciała zobaczyć go z bliska, dlatego nie zastanawiając się długo, wyruszyła przed siebie. Po drodze oczywiście zwiedziła parę innych miejsc, które wydawały jej się ciekawe. Przystanęła na chwilę, by posłuchać śpiewu ptaków, gdy nagle coś wbiegło w nią z taką siłą, że dziewczyna przewróciła się na trawę. Przepraszam, wszystko z tobą dobrze? Zapytał miły głos. Tak, chyba tak, odpowiedziała dziewczyna i otworzyła oczy. Bardzo się zdziwiła, widząc przed sobą bałwana. Czekaj, to ty mówisz? Tak, a co? Ty jesteś bałwanem. Tak, a co? Bałwany nie mówią. Jak to nie mówią? Jakbym nie mówił, to przecież byśmy nie rozmawiali. Jestem magicznym bałwanem, powstałem dzięki Elzie, naszej królowej. Alicja wyglądała na bardzo zaskoczoną. Nie wiedziała, co ma odpowiedzieć, bo wszystko wydawało jej się takie surrealistyczne. Tak w ogóle, to jestem Olaf, a ty jak masz na imię? Alicja. Bardzo ładnie, a skąd się tutaj znalazłaś? Wydaje mi się, że znam wszystkich mieszkańców, a ciebie nigdy nie widziałem. To bardzo długa historia, ale jeśli masz czas, to chętnie ci ją opowiem. Olaf zaproponował, żeby usiedli na pobliskim, przewróconym przez wiatr drzewie i by dziewczyna opowiedziała mu, skąd się tu znalazła. Alicja chętnie przystała na taką propozycję, bo rozmowa z bałwanem wydawała jej się przeżyciem, którego nie można przegapić. Bohaterowie rozmawiali, śmiali się i podziwiali przyrodę. Olaf opowiadał żarty, a Alicja wykonała dla niego wianek z kwiatów, bo bałwanek powiedział jej, że bardzo lubi wiosnę. Siedzieli tak godzinami i rozmawiali o wszystkim i o niczym. Okazało się też, że coś ich łączy. Olaf powstał dzięki magii i również dzięki magii Alicja znalazła się w Arendelle. Co będzie później? Nie wiadomo, ale wiadomo, że jeśli nasi bohaterowie się polubią, to będzie to magiczna przyjaźń.
nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli są jakieś postacie, czy nawet cała historia, którą chcielibyście posłuchać w kolejnym odcinku z tej serii, to możecie pisać na dole. Kiedyś już korzystałam z takich gotowych historii i bardzo fajnie wyszły, więc jeśli jesteście kreatywni i macie pomysły, to zapraszam do współudziału w tworzeniu nowego odcinka. A teraz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jak zwykle widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!